Cezary Graf, dzień dobry. Jest rok 1997 i gospodarki azjatyckie jedna po drugiej wchodzą w głęboką recesję wywołaną lokalnym kryzysem finansowym. MFW stawia im twarde warunki. Nie będziecie monetyzować długu, nie będziecie emitować pustego pieniądza bez pokrycia. Będziecie się reformować, będziecie pozwalać upadać temu, co ma upaść i będziecie delewarować swój system finansowy i bankowy. Tak też czynią. Gospodarki te bardzo szybko odbijają się jako trampoliny i później są silniejsze niż kiedykolwiek. Polska w roku 97 rozwinęła się w tempie 6,5%. Nie odczuła kryzysu azjatyckiego praktycznie w ogóle. Rok 98, Rosja. Następstwo kryzysu azjatyckiego, rozpadający się kraj, szalejące bezrobocie, oprocentowanie obligacji rosyjskich na poziomie 200%, pożyczki międzybankowe w systemie bankowym rosyjskim 150%. Polska rozwija się w tempie 4,5%, Zielona Wyspa w 98 roku. Jest pewne spowolnienie w stosunku do 97, ale to dalej 4,5%. Następnie bańka dotcom pęka w 2000 roku. Akcje na zachodzie dramatycznie spadają. Akcje spółek technologicznych. Polska spowalnia. Wzrost to 1-2% w następnych latach. Ale w 2003 roku dokonane są różne zmiany podatkowe, w tym podatek liniowy dla przedsiębiorców i znowu wzbijamy się na 4, 5, 6, ponad 6% wzrostu PKB aż do roku 2008, kiedy to ma miejsce wielki kryzys finansowy zapoczątkowany w Stanach, historia najbardziej świeża. Nasza gospodarka znowu nie odczuwa tego do końca, ponieważ w roku 2009 rozwija się w tempie prawie 3%. W 2010 niewiele gorzej i w 2011 5%. Dopiero w 2012 i 2013 przychodzi spowolnienie, które sprawia, że rozwija się z prędkością pomiędzy 1 a 2%, kiedy to też rynek nieruchomości łapie trochę oddechu, ceny łapią trochę oddechu. W 2012 i 2013 roku troszeczkę nieruchomości tanieją. Mimo, że mamy wzrost 1-2%, znowu Zielona Wyspa. Ani kryzys rosyjsko-azjatycki, ani pęknięcie bańki dotcom, ani wielki kryzys finansowy 2008-2009 nie dotknął naszej gospodarki. Czy to drzewo będzie rosło do nieba? Nie sądzę. W pewnym momencie przyjdzie recesja i będzie to recesja pierwsza od prawie 3 dekad. Może ona spowodować dużo komplikacji. Decydując, czy iść w duże inwestycje w Polsce, warto by zobaczyć, czy i jak zmutuje ten system. Warto by zobaczyć, jak będzie wyglądała pierwsza po 30 latach recesja. Oczywiście jest grupa analityków, prognostyków, którzy mówią, kryzysu nie będzie. Był azjatycki, następnego nie będzie. Był rosyjski, następnego nie będzie. Była dotcom bańka, następnego nie będzie. Był wielki kryzys finansowy, następnego nie będzie. I teraz w tym następnego nie będzie, jesteśmy 12 lat. Przyjmuję zakład, chętnie przyjmę taki zakład, że jednak będzie. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.